Cześć wam wszystkim, z tej strony Ikary, ja tutaj gram sobie magiem ognia, mam poziom 40, krąg 4, jestem w gruncie dolinie, w akcie chyba 4 już. I tutaj ostatnio rozmawialiśmy z tymi oto ludźmi, już łowcami wiem, smoków, mam tutaj różne dla nich zadania. Miecz Ferosa, Jan i Kuźnia, zguba w ciemnościach, łowcy smoków, polowania smoki, poszukiwacze. W końcu musi wygrać. No i chodzimy sobie po tym całym zamku. Przecież w górnej dolinie. Wcześniej. No i ze wszystkimi sobie rozmawiamy, jakieś zadania sobie tutaj bierzemy i robimy. Hej, ty! Z Engorem sobie porozmawiam, zobaczymy co do niego ciekawego. Jak interes. No. Mam nadzieję, że łowcy smoków są równie bogaci, co wygadani. Co z tobą? Potrzebujesz jeszcze czegoś? Pokaż co tam masz za przedmioty. Pokaż mi swoje towary. Kilka rzeczy pasowałoby kupić, bo w ogóle cienko jest sytuacja i te sprawy. I tak dalej. Przede wszystkim tutaj co mi może się przydać takiego fajnego. To jest mi potrzebne przyzwanie demona. Duża burza ognia w sumie, no nie, trzeba mi. I tych miksturek jak najwięcej mi jest potrzeba do many. Okej, 16 tylko zostało sztuk, no ale z taką ilością powinienem dać radę. Na razie nic nie będziemy sprzedawać, idziemy dalej sobie tutaj z tą główną fabułą chyba. To chyba wszystko już wziąłem i zbadałem, wszędzie chyba byłem, ze wszystkimi rozmawiałem w poprzednim akcie. A z tym jeszcze sobie pobiegamy, porozmawiamy z tymi wszystkimi, zobaczymy co u nich ciekawego jest. Mnie i tak, może nowe postacie, tak, mamy starego dobrego znajomego, Gerolda. Słyszę o tym po raz pierwszy. Wszystko w porządku? Tak, w porządku. Ale? Kiski grają mi marsza. Garond znowu kazał zmniejszyć racje żywnościowe. Trudno mi w to uwierzyć. Jeśli szybko nie dostanę czegoś porządnego do zjedzenia, chyba odgryzę Garondowi jego tłustą dupę. Oczywiste. Nie trzeba mi więcej kłopotów. To nie mój problem, może coś ci przyniosę. Może coś ci przyniosę? Oszalałeś? Nie wiem, czym. Na pewno tak nie tutaj. Jeśli ktoś zauważy, że mam jedzenie, zaraz otoczą mnie dziesiątki nowych przyjaciół, jeśli wiesz, co mam na myśli. Tego pewny. Znajdziesz mnie w świątyni maga, kiedy nikogo już tam nie będzie. O tej porze w świątyni prawie nikogo nie ma. Zaczekam tam na ciebie. Tylko nie przynieś mi suchego chleba albo jakiegoś ochłapu, jasne? Stary kurczę, jestem magiem ognia, to co mi tutaj bierze? Sugerujesz. To przecież Knecht, szczerze mówiąc, mnie w ogóle nie interesuje. Knechcik, stary nasz dobry znajomy, Brutus, fajną ma nazwę. Co się dzieje? Chcę być silniejszy, czemu nie pracujesz? Czemu nie pracujesz? Ale to odrażające. Zaglądałeś do mojej komnaty? Te paskudne chrząszcze są wszędzie. Nie mam pojęcia, kto mieszkał tam przede mną, ale ja z pewnością nie wrócę do tego chlewa. Nienawidzę tych bestii. Przestań się kretyńsko uśmiechać. No to dobra, stary, wiesz co ci powiem? Uratuję ci życie, wpadnę tam i z tymi wszystkimi chrząszczami sobie porozmawiam. No po 10 punkcików doświadczenia za nie wszystkie dostałem, wezmę sobie o nich to ich mięską. No i wrócimy do Brutusa, może jakieś punkcik doświadczenia dostaniemy i w ogóle. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Chrząszczy już nie ma. Możesz wrócić do polerowania swoich imadeł. Czy co tam robiłeś? Przecież wiedział o tym wcześniej. Jesteś pewien, że nie przeżył żaden z tych potworów? Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Ktoś mi gra tutaj strasznie dużo bierze i ten. Na pewno. Się blokuje jakoś dziwnie. Dobrze więc, przyjmij to złoto jako dowód mojej wdzięczności. A, jeszcze jakieś sztuki złota staliśmy. O, zaraz się rozpłaczę. Wzruszające. 150 sztuk złota, superacka sytuacja. Czyli 155 złota mamy w tym momencie, tego jeszcze nie mogę złożyć, tego też jeszcze nie mogę założyć. Tutaj mi potrzeba jeszcze 10 do zręczności punkcików. Tak więc Brutusie, muszę to porozmawiać. Magiczna kusza, 200 obrażeń. Mam taką kuszę normalną 90. Hej, ty! Brutusie? Wszystko w porządku? Jesteś pewien, że nie ma już tych chrząszczy? Patrz, jeden jest za tobą. Co? Zmywam się stąd! Dobra, fajnie tutaj ten.
trik zrobili twórcy. Nic, będę się wszędzie pokryje się w tym momencie tutaj do tego całego umieszczenia. No i bo ze wszystkimi rozmawiałem, wszystko z bramami otwierałem. Wszystko stąd wyciągiwałem, plądrowałem i tak dalej, i tak dalej. Kufer mam tutaj ten pusty, tak więc co wam mogę powiedzieć? Lecimy dalej z tą całą fabułą, nie ma się co brać i opierniczać z tymi wszystkimi rzeczami. Nic się w związku z tym nie zmieni. Interesuje mnie kucharz? Tak sobie tutaj stoi i sobie coś tutaj bierze i gotuje. Jakieś nowe wieści? Jeśli chcesz poznać najnowsze wieści, pogadaj z rycerzami. Ja tu jestem tylko kucharzem za kratkami. To masz przywalne, stary. No to nic, lecimy dalej. Z tymi ludźmi rozmawiać nie będziemy. Porozmawiam sobie z tymi postaciami bardziej poważnymi. Z Arcivalem. Czy stało się coś ważnego? Jestem zmartwiony. Bardzo zmartwiony. Dlaczego? Ostatnio pojawili się tu ci ludzie. Chcą, żeby ich nazywać łowcami smoków. Jeśli o mnie chodzi, to są to tylko przestępcy i obiboki. Gdyby to zależało ode mnie, wywaliłbym ich z zamku. Niech orkowie dobiorą im się do skóry. Kurczę, ale ty jesteś złym człowiekiem. Nie sądzisz, że trochę przesadzasz? Powinieneś dać im szansę, ale oni w przeciwieństwie do Lorda Hagena są tutaj. Ale oni w przeciwieństwie do Lorda Hagena są tutaj. Tak, mamy tylko ich. Inos poddaje nas straszliwej próbie. No to widzisz, stary, ja też tu jestem i zaraz wam pomogę. Muszę porozmawiać z tobą o Janie. Jan? Kto to taki? Łowca smoków. Jest kowalem. Ach tak, pamiętam. O co chodzi? Chciałby pracować w kuźni. To wykluczone. Nie jest jednym z nas. Nie ufam mu. To bardzo miłe. Coś jeszcze? Coś jeszcze? Ach, zostaw mnie w spokoju. Dobra, dzięki za twoje sugestie i w ogóle. Porozmawiamy z tym oto człowiekiem. Nie przypuszczałem, że jeszcze cię tu zobaczę. Szczególnie po tym, co się stało podczas twojej poprzedniej wizyty. Widzę, że zostałeś magiem. Przyjmij wyrazy szacunku. Być może twoje pojawienie się tutaj to dobry znak. Bardzo dobry. O smokach, czy mogę jakoś pomóc? Wydaje mi się, że uczyniliśmy już wszystko, co było można. Jest jednak pewna sprawa. Mógłbyś się nam przydać poza murami zamku. Planujemy urwać łeb hydrze. O co chodzi? Co masz na myśli? Znamy jednego z ich przywódców. Nazywa się Hoszpak. To najbardziej wpływowy szaman wśród orków. A czego oczekujecie ode mnie? Musisz go zabić. To chyba jakiś żart. Panie, nie jest mi łatwo o to prosić. Jednak tylko ty możesz sprostać temu zadaniu. Namiot Hoszpaka znajduje się poza liniami oblężenia. Na klifie na południe stąd. Niemal widać go z naszych okien. Tak się stało, że tam wcześniej byłem i tak dalej, tym podobne. Potrzebuję więcej informacji o smokach. W ciągu kilku ostatnich dni na zachód od zamku pojawiło się wielkie bagno. Jest w tym coś podejrzanego, nie sądzisz? Tak. Potrzebuję więcej... W tej chwili nie mam dla ciebie żadnych informacji. Najpierw bagietny smok? Dobra. Dobrze. Zgładzę Hoszpaka. Miło mi to słyszeć. Namiot Hoszpaka stoi na niewielkim klifie. Na pewno już go widziałeś. To niedaleko ścieżki prowadzącej do kopalni. W cieniu Wielkiej Góry. Tam byłem, Hoszpak nie żyje. Hoszpak nie żyje. Wspaniale! To powinno zasiać zamęt wśród orków. Może mimo wszystko jest jeszcze dla nas nadzieja. Mam nadzieję, że to wydarzenie pozwoli nam nadrobić straty ostatniego tygodnia. Tak, tak, oczywiście. Jakieś wieści? Po śmierci Hoszpaka w orkowych szeregach zapanował chaos. Faktycznie. Dobra, tak więc z wami już rozmawiać nie będziemy. Idziemy do naszego szefuncia, Garonda. Porozmawiam sobie z nim. Tak, jak wróciłem. Mnie to cokolwiek obchodzi. Przecież widzę. Gdzie są posiłki? Lord Hagen przybędzie, gdy tylko będzie mógł. Wiele nie się wydarzyło. Tego mówić. Nie obchodzi mnie to. Potrzebuję żołnierzy. Orków jest coraz więcej. Długo tu nie wytrzymamy.
Moi ludzie są wyczerpani. Kończą się nam zapasy. Przybyło paru ochotników. Masz na myśli tych łowców smoków na zewnątrz? Mogą nam pomóc, ale to i tak nie wystarczy. Jeśli Hagen nie przyśle mi wkrótce ludzi, wątpię, byśmy wypełnili zadanie. Nie mów, że to nieprawda. Co do tych smoków, jest pewien problem z kowalem. Możesz mi powiedzieć coś więcej na temat tych smoków? Mam teraz inne zmartwienie. Mój doradca, Oryk, powie ci o wszystkim. To dokładnie moje słowa. Dobra, spoko, za tyle miaszczą. Jest pewien problem z kowalem. Ciągle to samo. Jakim kowalem? Kowal zbiegł. Uciekł do lasu. Kto ci to powie? Czyżby wrócił? W takim razie powiedz mu. Sam tak. Nie, nie. Ten kowal ma na imię Jan. Jeden z łowców smoków jest kowalem. To dobra wiadomość. Poprzedni kowal dał nogę. Tchórz. Jan chętnie zajmie się pracą w kuźni. Rozumiem. Myślisz, że można mu zaufać? To się nigdy nie tak. Zmieni. Ręczysz za niego? Jeśli zacznie mogę sprawiać kłopoty, to ty poniesiesz konsekwencje. Jasne? Ty stary kurcze. Jak ty możesz takiego powiedzieć mi? Ręczę za niego. Dobrze. Żadna może od razu zacząć pracę w kuźni. Liczę, że zaopatrzy moich tak, ludzi w solidny oręż. No to spoko, dzięki ci stary za informację tego typu rzeczy. Czyli już zadanie z tym całym Janem zostało zaliczone. Zaliczyliśmy to zadanko. Idziemy tutaj na prawo, jeszcze kilka osób. Kilkoma osobami możemy porozmawiać. Było rycerzy. Dokładnie tak jak mówisz. To mieliśmy jeszcze jedną z kolesia, którą chciałbym sobie porozmawiać, ale w tym momencie go nie widzę. Naprawdę w to wierzysz? Ale ja gdzieś tę nogę. Nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. Co możesz mi sprzedać? Nie mam zbyt wielu towarów dla maga, ale zerknij proszę. Nie zasłużył na coś takiego. Nie ma nic ciekawego. Wcześniej chyba też patrzyłem, co tam miałeś. To nie mogę mu pomóc. No i kurczę, to jest stały ten kościół, który by mnie troszeczkę interesował. No, kowalki bronią jednoręczną, spokojnie, nauka bronią dwuręczną. Trudno mi w to uwierzyć. To naprawdę nie mój problem. No ja znam całego. Czyli tutaj w tej całej świątyni magów nie ma nic ciekawego. No ale to jest straszne, kurczę, miałem takiego jednego kolesia jeszcze, z którym chciałem sobie porozmawiać. To był mój stary, dobry przyjaciel. Chyba, że tutaj na górze się gdzieś ukrywa, no nie ma. Przewalona sytuacja. Kręcę. Nie lubię tracić czas. Doszło do mnie to i owo. A tam, nie stoi tam. Udar knecht. Więc idziemy do Jana, powiem mu nawet słówka. Całą sytuację było w ogóle. Było dokładnie tak, jak mówisz. Idź po swój młot. Jest dla ciebie robota. Udało ci się? Jak to zrobiłeś? Musiałem za ciebie poręczyć, więc lepiej mnie nie zawieść. Nie martw się. Na pewno cię nie zawiodę. Nie rozumiem w ogóle, czym on cię tak przejmuje. No widzisz, dobra, on tam wrócił do tego. Swojego całego zadania. Skąd ty to znowu wszystko masz? Jest możliwe. Przecież wiedział o tym wcześniej. My tego kurczę Angara tutaj nigdzie nie mamy, ale jazda. Kto opowiada takie rzeczy? Przecież on tutaj stał przez cały jego czas. Czyny były sprawiedliwe. Ja z nim mogłem rozmawiać, a w tym momencie go kurczę nie, nie ma. Przecież niczego nowego. Wow. Ale jazda. Przecież on wiedział już o tym wcześniej. Nie musiał tutaj coś wziąć ten. I przyblokować. Dobra, Fenos, tam Fenos, koniec, nie mogę z tym już porozmawiać na ten temat. Przecież on się uderzył w zamku na Ośmie Kowasy, mogę kupić od ciebie jakąś zbroję? Mogę kupić od ciebie jakąś zbroję? Mag, który chce nosić zbroję? Zapomnij! Idź do krawca! Nie mogę zrobić dla ciebie zbroi. To strasznie smutne. Okej. Okay. To w sumie tyle, stary. O kowalstwa się uczyć ciebie nie będę. No ale z jednym zdaniem mamy zrobione. Idziemy zatem w ten tego, no... poszukiwać tego miecza i tego kolesia, który zaginął. Tacy. Mój Bezi zrobił zajmiaszczy skok. I się tutaj jeszcze wziął i przyblokował. To nie zlecimy, kurczę, do przodu przez cały czas. Odpalimy sobie bryłką lodu. Tutaj kilka potworków mi się wzięło, no i zrespiło. Więc ja osobiście wszystkich nie będę rozwalał, no ale kurczę. Tych takich podstawowych, tam mamy żorka. Zwłoki.
Ork Elita. Bryłka lodu. Mieczyk łapkę. Mam nadzieję, że szybko się z nimi tutaj weźmiemy i uporamy. 450 punktów doświadczenia. Kurczę, nie podniosę jego broń, szkoda. No ale wezmę wszystko, co miał pochowane. Panie Stefanie, pan się rusza. Mam tutaj tego cegu udara. Nie udara, tylko cęgrata. I wiem, wszystko to posprzedawałem wcześniej, to mogę sobie teraz to wszystko wyciągnąć znowu. No fajnie, cieszę się z tego powodu. Będę mógł to sprzedać jakiemuś innemu kupcowi. Więc troszeczkę to potrwa, zanim to wszystko sobie powrzucam znowu do mojego ekwipunku. Kurczę, 250 pazurów. Kłów. 255, później mam żądła, nie żądła, tylko skrzydełki, skrzydełka. 94 skrzydła krwiopicy, 7 kamieni, 200 sztuk złota, 13 smół, 6 kwarcytów, 1 siarka, węgiel i tak dalej, wszystko pakuję tam, gdzie powinno iść. Nic tu nie ma. No i nic poza tym. Mój pes nie mówi, nie? No i tutaj mi się kilka tych właśnie potworków wzięło, no i odrodziło. To więc ja tutaj za nimi się specjalnie będę brał i hasał. Na przykład tam kurczę zębaczy, znowu ja cię kręcę. Są zębaczy, tylko są te o wiele groźniejsze potworki od zębaczy. Chciałbym sobie też troszeczkę życie na ten nabrać. Bryłka lodu. Czy piątkę mnie interesuje, lodowa lancza. Odsunę się tak najdalej, jakby to będzie to możliwe, żeby oni się na mnie nie rzucili. Punkcików doświadczenia za taką bestię dostaliśmy. Wezmę od niej wszystko to, co mogę. Wypiję sobie jeszcze tak z dwie może miksturki do many. Bo dobrze wiecie, że życie mnie jest zbyt ciekawie. Kolejnego smolczego zwąbaszy. Może się jeszcze oddalę troszeczkę do tyłu. I to zaklęcie, cholera jasna. Ale też tak, mogę się z nim bawić, szczerze mówiąc, też jest dobry sposób na rozwalanie ich. Czyli bryłka lodu, a tego co sobie już mogę właśnie w ten sposób rozwalić, bryłką lodu i tak dalej, i tak dalej. Tylko jeden tutaj mi został, kurczę, bo daj, mam jeszcze tego. Jak on się nazywa? Tygrysek. Cieniostwo chyba. Ale powoli go biorę i tutaj rozwalam. Wezmę od niego wszystkie pazurki, kły, skórkę i chyba tyle. O kurczę. Odezwam również orka, tam walczy jakiś ork z tym stworem. Kurna, przewrotna sytuacja. Zabawa na całego, natura wszędzie. Wszyscy się biorą i bardzo lubią. Spoko, zrobimy również kolejny poziom superacko, bardzo się z tego powodu cieszę. Sobie tutaj troszeczkę odnowię tą manę. Jaswór i ork tutaj piorą walczą pomiędzy sobą. Będą mnie tutaj denerwować te wszystkie potworki. Spokój kurna, to ja tutaj rządzę. Się wszystkim muszę wziąć, zająć. Orkami, cieniostwórami i tak dalej, i tak dalej. 300 punktów do doświadczenia, weźmiemy ten ciężki orkowy topór. Złoto. No i wszystkie przedmiociki. Tam jeszcze miałem tego orka elitarnego, to sobie go wezmę i... No kusi mnie, żeby kurczę go wziąć, sięgnąć między oczy, szczerze mówiąc, bardzo mi to kusi. Dobra. Chociaż wiem, że to troszeczkę czasu mi zabierze. Nie to. Ork Elita.
Bez dawać tego kolesia. W tym odcinku nie wiem, czy uda mi się wyskoczyć na jakiegoś smoka. Bierzemy wszystko to co tam miał przy sobie. To całe orczyską. Dowalance i tam w oddali miałem jeszcze jakieś potworki. Dawaj Bezi kurczę, no ale troszeczkę to cię poproszą. Orkelita, smoczy zęba, gdzie smoczy zęba, trzeba. I czego on kurczę zeza ma takiego, powiedz ty mi. No Bezi, no ale co ty mi wyciulawaliś? Nawet nie zapisałem wcześniej, kurna. Więc straciłem sobie te miksturki. Leci nam ten cały orkelita. Zresztą ze smokiem mogę się pobawić. Znaczy pobawić, wezmę sobie go na, najpierw ściągnę. Później się zabiorę za tamty smoczy zębacz, chodź. No wychodź na brzeg, chłopie. Ale te ściążki. Przy sobie również grę jeszcze raz. Udało mi się go zamrozić, udało mi się, okej. 21 minut już nagrywamy. Czas leci nieubłaganie. Niczego tu nie znajdę. Jeszcze jedną miksturkę do życia, do maty znaczy się, nie do życia, tylko do maty, jak ja w ogóle mówię. Bryłka lodu, a może do wolance, kurna, też do wody wpadłem się. Zapiszę sobie. Okej. Okay. Okej. Okay. To było pewne, bo głupie strasznie z mojej strony. Więc czytamy sobie szybciutko grę, no i jeszcze raz się tymi bestiami. Najpierw tego. No. Będą mnie nerwować. Zobaczę, może. Idę się tym zająć. Też sobie to trochę głupio zrobiłem, no dobra już. Niech wezmę i... Niech już będzie tak jak jest. Biegamy. Może uda mi się go jak najdalej wziąć. Uciec stąd, z tego nieprzyjemnego dosyć miejsca. Do walanca. Okej, okay, stanął, zaczął się. Więc muszę zębać, tak więc w tym momencie jeszcze raz się na niego rzucimy. Wezmę sobie miecz i lecimy jak najszybciej do niego. Kolejne nic tu nie ma. 400 punktów doświadczenia. Wszystkie fanty, które mogę od niego wziąć. No, musiał ładnie przeskoczyć przez tą wodę, kurczę, ale to był. Nic tu nie ma. Zajmiaszczy. Wyczyn. Lecimy jak najszybciej do przodu. Tam w ogóle z tym, z magią. Mało mam strasznie tej many, pasowałbym sobie ją troszeczkę wziąć i odnowić. Bryłka lodu. I tutaj będą też jakieś potworki, czy nie? Tutaj mi się też w sumie dosyć duża ilość tych bestii odnowiła, czy tam odrodziła. Wargi mam tutaj dwa. Tam jeszcze trzeci kurczę chodzi, ja cię kręcę. Ten mi się tutaj też bierze. Nie. Widzicie, szok termiczny to leśne. Dobra, pogubiłem się w tym momencie, nic z tego nie rozumiem.
Gdzieś mi poznikały te potworki. Kupię sobie manę, miksturkę do many. Mam jeszcze tego orka i wargę jednego. No i lecimy na nich. Będzie, że się wyrobię, kurczę, udało się. Ork i warg. Gdzie to jego? Nic tu nie ma. Broń leży na podłodze, nie na podłodze, tylko na ziemi, co ja mówię. Często się biorę i też rozwiążę. Przejęzyczam. Nie rozjęzyczam i w ogóle. No kurczę, już dwóch orków namiocie, ja cię kręcę. Nic. Trzeba się z nimi bawić. Ale jak to dziwne, zwłok mnie zauważył od dalej. Nikt się zdenerwuje. Kurczę, jak on za mnie daleko leci. Kupię sobie miksturkę i lecimy dalej. Ja te potworki sobie już poza nagraniem porozwalam, to jest w sumie takie troszeczkę nudne. Tam końcu odcinka pokażę wam ten. Dokładnie, sam końcu odcinka pokażę wam mój kwipunek, ile mam punkcik doświadczenia i wszystkiego. Już poza nagraniem sobie tam będę ganiał za nimi. No bo kurczę, trochę mnie się to w ogóle nie opłaca, taka zabawa z tymi ludźmi. Strasznie dużo czasu to trwa i tak dalej, tym podobne. A już tam byłem bardzo, bardzo dużo razy. Czyli tutaj na prawo się do tego pierwszego smoka bagiennego. Jestem bardzo ciekawy jednej rzeczy. Tutaj mamy dwóch tych łowców smoka. Jestem bardzo ciekawy, czy ten angar mi uciekł. Tylko się nie zabije, panie Stefanie. Bo on tam, kurczę, stał przez cały czas koło tego. O, Cipera mam tutaj. Cipera pamiętam, ja cię kręcę. Hej, Cipera, ty! Okej. Okay. Zapiszę sobie grę, mogę go też okraść. Mam nadzieję, że się to uda. Bracko. Ładne obozowisko. Święte słowa! Cuchnie tu jak w rzeźni. Wszędzie martwe zwierzęta i przegniłe drzewa. Co tutaj robisz? Siedzę tu już od pewnego czasu w oczekiwaniu na odpowiedni moment. Odpowiedni moment? Na co? Gdzieś tu powinien być smok. Od czasu jak się pojawił, zrobiło się tu wstrętne bagno. Dobrze pamiętam czasy, kiedy nie trzeba było tutaj brodzić. Teraz jednak nie odważyłbym się przyjść tutaj sam. Cóż, Rod wciąż tu jest, a on by zwiał, gdyby zobaczył nawet jednego chrząszcza. A co z tobą? Nie przyszedłeś tutaj na spacer, prawda? Wejdźmy tam razem. Spoko, co ty zmiaszczą? Czemu nie? Przyda mi się pomoc. To dobrze. Czyli w końcu się stąd wydostanę. Ten smród jest nie do zniesienia. Daj mi tylko znać, kiedy. Teraz jest dobry moment, żeby ruszyć. Na razie nie będziemy szli. Porozmawiam sobie jeszcze z tym całym Rodem. Kradzież tego będzie, dzieci, niełatwa. Kradniemy. Co się z tobą dzieje? 20 sztuk złota. Te buty! Te zafajdane buty! Co się z tobą... Te... Dobra, spoko, tacy złe miaszczo. Jeszcze się tutaj do nich wrócimy. Lecimy po ten cały miecz. Tego łowcy smoków, on będzie leżał tam, gdzie był hoszpak. Z tym hoszpakiem się wziąłem, no i nim porozmawiałem odpowiednio. To jest jakaś broń, którą wcześniej nie podniosłem. Więc ja to wszystko sobie pozbieram, zawsze mi się to może przydać. Pójdziemy po ten miecz, wrócimy się do tego, do zamku. Postaramy się wszystkie już zadania te poboczne zrobić. I później wrócimy się na tego smoka bagiennego. Tylko że po drodze, kurczę, jest jeszcze jedna postać, z którą sobie bym chciał bardzo porozmawiać. Czekajcie, jak tam w ogóle jest w tej sytuacji? Nie, będę bił tych miksturek do szybkości. Lepiej sobie w podskokach będę podskakiwał. Gonił do przodu, tutaj na prawo się wychodzi. Dobrze mówię na prawo, czy jak? Na prawo.
Gdzie jest taka w tym momencie sytuacja, że myślę o 10 rzeczach na raz. I ten miecz w tym oto miejscu sobie leży. Ferosa. Gościu się Feros nazywał. Ej, jak dobrze pamiętam, też kiedyś mi się jakiś ten człowiek, nie człowiek, tylko jakiś stary znajomy respił. Tylko chyba nie w tym akcie, albo może później się tutaj z nim spotkał. Nie pamiętam dokładnie, jak to było. Wlecimy dalej. Zamoczyłem sobie budki. Ty, w okolicy może być jakiś przedmiot, który by mnie interesował. Ale w sumie nic nie widzę. Jak tam z godziną? W ogóle jest 20, czyli 8:47 minuty. No i kilka potworków na tej mapie mi się wzięło, no i zrespiło. Ja sobie z nimi też porozmawiam, ale już poza nagraniem. Oficjalnie na smoki pójdziemy tam, tutaj mamy dwóch orków, tylko do tych orków bym się przydał jak zawsze mana. Kilka lodu. Ork numer 1 został zamrożony. I ork numer 2 w tym momencie na mnie biegnie. Się troszeczkę oddalimy. No i go też weźmiemy i siekniemy bryłką lodu. Czysta punkcików do doświadczenia. Wziąłem wszystko, co tam zostało. Dobra, sam z nim już walczyć nie możemy. Musimy sobie wypić miksturkę. Kupa. Kupa blada. Chciałem powiedzieć pupa, powiedziałem kupa. Więc trzeba po staropolsku z nim porozmawiać. Czyli dwa sieknięcia i kroczek w tył. Dobrze, udało mi się, jakoś dość ciekawie mi to wyszło. Miało być gorzej, ale jest tak jak jest. Gdzie sobie zawsze możemy zapisać, żeby było dobrze. I czy tutaj w okolicy będę miał jeszcze jakichś orków? Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Wtedy się idzie do tego kamiennego smoka. A mam też tutaj jedną z postaci, z którą mogę porozmawiać, która mi udzieli jakichś ciekawych informacji. Ty, mam tutaj również Igor, no spoko. A więc tutaj się schowałeś. Ty też nie dasz się tak łatwo zabić, co? No. Znalazłeś coś ciekawego? Ciągle szukam. Myślę, że coś dzieje się w starych ruinach w górach. W nocy widać tam dziwne światła i słychać jakieś wrzaski. Myślisz, że to sprawka smoka? Bardzo możliwe. Tamten płaskowyż jest lepiej strzeżony niż królewski skarbiec, a koniec końców to jedyna droga do fortecy. Jakby mało było samych smoków, kręci się tam mnóstwo innego plugastwa. O czym mówisz? O czym mówisz? Nie przyjrzałem im się jeszcze dokładniej, ale czymkolwiek są, chodzą wyprostowane i mają łuskowatą skórę. Skaczą po skałach jak stado zębaczy w pościgu za ofiarą. Słyszałem parę razy, jak węszyły po okolicy. Myślę, że zajęły całą wyżynę. A co z orkami? A co z orkami? Obserwuję ich od dłuższego czasu. Za tą palisadą musi się kryć coś ważnego. Myślę, że trzymają tam swoje główne siły. Myślisz, że jest ich tam jeszcze więcej niż tutaj? Nie zdziwiłbym się, gdyby pewnego dnia przewrócili tę swoją palisadę i zalali nas jak powódź. Nie podoba mi się to. Gdyby rzeczywiście ruszyli do ataku, będę musiał ostrzec Lee. On i tak chce się wynieść z tej wyspy, a w obecnej sytuacji to chyba niezły pomysł. Dokładnie. Pomożesz mi się dostać do tej fortecy? Pomożesz mi dostać się do fortecy? Sam nie wiem. Boję się spuścić orków z oka choćby na chwilę. Nie przesadzasz przypadkiem? Może, ale nigdy sobie nie wybaczę, gdybym nie zdążył ostrzec pozostałych. Chociaż z drugiej strony... A co mi tam? W końcu po co tu jestem? W porządku. Pomogę ci przebić się do fortecy. Trochę ruchu mi nie zaszkodzi. Zresztą i tak chciałem się lepiej przyjrzeć tym dziwnym bestiom. Daj mi znać, kiedy będziesz gotowy. Spoko, to ty z zajmiaszczą. No to tutaj mam tego kolesia, który może mi tutaj nauczyć kilku ciekawych rzeczy. Naucz mnie sprawiać zwierzęta. Naucz mnie sprawiać zwierzęta. Nie wiem, czego jeszcze mógłbym cię nauczyć. Jest coś? Nie. Potrafisz oprawiać smoki? Jasne. Tak. Naucz mnie sprawiać... Co chcesz wiedzieć? No spoko.
Krew najłatwiej spuścisz, przecinając brzuch lub gardło zwierzęcia ostrym nożem. Ty, nie spoko. Naucz mnie sprawiać zwierzęta. Co chcesz? Smocze łuski są naprawdę trudne do wyrwania, ale te na plecach są stosunkowo płytko osadzone. Spoko, dzięki ci za wszystko. No. Nie wiem. Czyli nauczyłem się uprawiać smoki i 183 punkcików nauki, mam 41 poziom. Czyli ja w tym momencie udam się do tego, do zamku. Następnie przemyślę chwileczkę sytuację i ruszymy dalej. Do tawerny, do Xardansa, do miasta portowego, do przełęczy Gruziny, do przełęczy Kolin, do wieży demonów. Do zamku pod siódemką mamy ten oto teleportik, więc sobie go użyjemy. Puf, abrakadabra i alakata tam. Nie mam tutaj jeszcze mojego przyjaciela, który mi tutaj oferował tą pomoc. Nie usłyszą nawet słówka. No jest kurczę zimno, późno i w ogóle do przodu. Masz tutaj swój miecz, Ferosie? Znalazłem twój miecz. Dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. W zamian pokażę ci kilka sztuczek, dzięki którym będziesz mógł lepiej wykorzystać swą siłę i zręczność podczas pojedynku. Pokaż mi, jak mogę udoskonalić swoje umiejętności. Dobry wojownik musi umieć przekazać broni część swojej energii. A, w zręczności i siły mogę się od niego nauczyć. A, szczerze mówiąc, to nie jest mi w ogóle potrzebne. Szkoda, szkoda. Tego lorda bym chciał, nie lorda, tylko mojego starego znajomego z Gunchi Doliny jeszcze znaleźć. Ale kurczę, no nigdzie go tutaj nie widzę. Tragedia, z Udarem porozmawiamy. Znalazłem jego przyjaciela. Chcę się... Dobra. Nie chcę się uczyć z kuszy posługiwać się kuszą, znaczy się... Znalazłem Sengrata. Naprawdę? Gdzie on jest? Nie żyje. Oto jego kusza. Miał ją przy sobie. Musiał odzyskać swoją kuszę. Ale wygląda na to, że orkowie jednak go zabili. Przeklęty głupiec. Wiedziałem, że tak będzie. Wszyscy zginiemy. Co ty gadr, stary? Czyli głód, łowcy smoków, polowanie na smoki, no i chyba tyle. W międzyczasie... Kurczę, co się później zrobiło. Późno i nieciekawy. Nie mów. Czy to się rycerz... Nie no, pochodzę sobie troszeczkę po tym. Już niektórzy śpią, kurczę. Bezi, no nie kombinuj tutaj mi. Jesteś strasznie nerwujący. Rycerz sobie tutaj siedzi. Ja nie, czy coś ciekawego możesz mi powiedzieć? W sumie nie jest. Prześpimy się do godziny 12 w nocy, do północy tak zwanej. Poszli do północy, puf, po porządnym śnie czujesz się wypoczęty. Rycerz, rycerz, rycerz. Tam nie ma nikogo. No, przynajmniej nie pada. To jest najważniejsze. I najbardziej ciekawe, tak? Jest. Jesteś! A więc o co chodzi? Przyniosłeś mi coś do jedzenia? Tak, stary. Masz tu kiełbasę, ser, szynkę, mięso, zupę. Kawałek kiełbasy? Pewnie. Daj to tutaj. Masz coś jeszcze? Kurczę, ale z ciebie jest ten... Kawałek kiełbasy. Głodomor? Pewnie. Kawałek... Pewnie. Kiełbasa, ser. A co? Pewnie. Szyneczkę? Mógł... Tak! Mięsko? Kawał... Tak! Zupkę? Zjad... Tak! Masz tu zupę. Zjad... Tak! Ka... Dość! Dość! To wystarczy na jakiś czas. Proszę, weź moje złoto. I tak mi się tutaj do niczego nie przyda. Lepiej już pójdę, zanim ktoś nas zobaczy. 450 sztuk złota zostało, to spoko. Tego kolesia by mi pasowało znaleźć, ale dobra. Mamy w tym momencie po północy. I pójdziemy pierwszego ze smoków, dlaczego to by nie? Jest to bagietny smok. Idziemy się tutaj nad ranem. Mamy troszeczkę czasu, tak więc możemy się na niego udać. Bez tylko się nie zabi. Jak zawsze musiał się wziąć wyrżnąć orła. Dobrze, że w kalendarz nie kopnął. Byłoby nieciekawie. No i lecimy tutaj na prawą. Tam gdzie był pierwszy ze smoków, chyba ten się szło do tego smoka, nie pamiętam nawet. Tam się szło do kamiennego. A tutaj się idzie dalej.
Kor Angara poszukujemy. I on tam stał przy tym całym zamku, ale w tym momencie kurczę, to nie widzę go nigdzie. Z nagraniem sobie jeszcze wezmę tego. Posprzedaję dużo rzeczy, które tutaj nie są mi do niczego potrzebne. Chcę sobie rzucić ogiem na jedno zaklęcie. Tak. Trzy tylko mam przyzwanie demona. Kurczę, ale trzy przyzwanie demona. Pamiętam, że na któregoś ze smoka one by mi się przydały. No chyba golema mogę sobie też przyzwać, no ale nie wiem, jak mi pójdzie walka z tym całym golemem. Nie mam zielonego pojęcia. Nic, lecimy do przodu. Zastanawiam się, no z jednej strony bym chciał pójść na tego smoka bagiennego, ale z drugiej strony nie wiem, czy sam pójść, czy z nimi. Idę z nimi. Czegóżczoby nie. Zawsze może się przydać, tak więc moi przyjaciele, idziemy na smoka. Teraz jest dobry moment, żeby ruszyć. Chodźmy więc. Lecimy na smoka, moi przyjaciele, nikogo się nie trzeba bać. Nie ma, bo w prawo, w lewo, którędy chcemy iść. Bagno zaczyna się za następnym zakrętem. Powinniśmy pójść prosto. Albo możesz wypróbować tamten korytarz, tak żeby żadna z bestii nie zaatakowała nas z tyłu. No, co wolisz? Nie marnujmy czasu. Koniec. No to wyjdziecie którędy. Tędy, a ja sobie pójdę tędy. No i cacy. Palę sobie tego na lodową lunchę i lecimy do przodu. Jak coś, to za chwileczkę zobaczymy, moi przyjaciele. Czy tą lodową lunchę sobie wezmę i schowam? Może później jeszcze jakieś potworki będę miał? Ja cię kręcę. Martwy łowca smoków, tak więc wezmę wszystko, co on tam miał przy sobie, jakieś bajery i te sprawy. Może sobie i światło odpalę, kurczę, nad głową, bo tak troszeczkę ciemno mi tutaj chodzić i w ogóle. Jest świateło pod siódemeczką, a nie? No i cacy. No i tutaj się idzie w stronę smoka, moja postać ugrzęzła w bagnie, ale jakoś się z niego wzięła, no i wydostała. To już na mnie czekają moi przyjaciele, tak. Oddaj, mamy smoczucia. Już słyszę stwora. Musimy uważać. No dalej. Zobaczmy, czy możemy zaatakować. Ja sobie zapiszę z tym smokiem, jak dobrze pamiętam, to będę musiał najpierw porozmawiać. Dobra, szóstkę mam, siódemkę cacy jest zajmiaszczą, idziemy z tym smokiem porozmawiać sobie, jak sobie jeszcze z może zapiszemy. Aha, jak on fajnie wygląda. Biada ci, jeśli zbliżysz się jeszcze o krok. Haha, oko i nosa najwyraźniej działa. Yubi. Było tu przed tobą wielu takich jak ty. Żaden się nie ostał. Oszczędzaj oddech. Twoje słowa mnie nie przestraszą, piekielny gadzie. Odpowiesz na moje pytania, albo utopię cię w twojej własnej krwi. Ha, śmiesz mi grozić, robaczku? Podaj choć jeden powód, dla którego nie miałbym cię od razu rozerwać na tysiąc strzępów. Jestem wysłannikiem Inosa. Mam przy sobie święte oko. Nie masz wyboru. Rób, co ci każe, albo spotka cię zasłużona kara. Mów! Czego ode mnie chcesz? No to tak, mój przyjaciel. Kim jesteś? Kim jesteś? Nazywam się Pan Drodor. Dobrze ci radzę. Uciekaj stąd, póki jeszcze możesz. Okej. Gdzie znajdę resztę twoich ohydnych pobratymców? Żywioły, od których wszystko pochodzi, utrzymują ten świat w harmonii. Każdy z nich sprawuje władzę nad jedną częścią świata. Szukaj żywiołów, a znajdziesz moich braci. Okej. Sługo ciemności, co cię sprowadza do tego miejsca? Czy twoim jedynym celem jest sianie strachu i zniszczenia? Prawdziwy cel naszego przybycia do tego świata nigdy nie zostanie ci wyjawiony, człowiecze. Jak mam zmusić do mówienia twoich przyjaciół? Na Inosa, co mam uczynić, by przegnać was precz z królestwa ludzi? By tego dokonać, musiałbyś najpierw zrozumieć znaczenie naszego spotkania. Ale żaden z nas
nie wyjawi ci go z własnej woli. Tylko oko mogłoby rozwiązać nasze języki i wyjawić ci nasz prawdziwy cel. W każdym razie po swojej śmierci niewiele będziesz miał z tej wiedzy pożytku. Oko pozwala ci rzucić mi wyzwanie, ale to w walce okaże się, czy jesteś mnie godzien. No to mamy przywalone, ale sobie damy... Jak mam zmusić do mówienia pozostałe smoki? Tylko moje serce pozwoli ci odnowić moc oka, ale nigdy nie zdołasz wyrwać go z mojej piersi. Czego nie? Wyczerpała się moc oka. Nadszedł twój kres, człowieku. Nie masz co się kłuczy, zajmować na mnie smoku, ja sobie z tym jakoś poradzę. Dobra. Trzeba brać większe te kółeczka. Górna chata. Hey, ciągle to potrafię. 3000 punktów doświadczenia za smoka dostałem. No to biorę dwie krwi smoczy, 12 łusek i serce płocnego smoka, bo jednego nie pamiętam dokładnie. Nie ma czego plądrować. Nic poza tym, więc porozmawiałem sobie z moimi starymi, dobrymi znajomymi. Wszystko w porządku. Co się z tobą dzieje? Te buty. I co teraz? Też pytania zadajesz. Zacznę od tego, że kupię sobie nowe buty. No to kurczę, spoko stary. Bardzo się cieszę z tego powodu, Cipar. Cholera, nie żyje? Uspokój się, to już koniec. O rany, ale wdechy koleś. Tyle? Bagienny smok nie żyje. Co teraz zrobisz? Nie mam pojęcia. Nie zastanawiałem się nad tym, naprawdę. W każdym razie możesz wrócić do Korinis jako bohater. Założę się, że można na tym zarobić. Zastanów się. Dobra, Siper, to już są, chyba już na żadne tematy nie mogę porozmawiać. Nie, chyba nie. Dam wszystkie błyskotki już temu smoku w ziemi zjebałem w poprzednim odcinku, albo nawet i w poprzednich odcinkach. Żebym się udał tą waszą drogą zrzucić okiem, czy tam coś przypadkiem nie zostawili. Nie zostawiłem, bo to... U tego smoka były dwa chyba wejścia. Więc ja sobie chciałem jeszcze to drugie wziąć i zwiedzić. Nie, to chciałem wziąć, tylko światło. Nie mam światła, cholera jasna. Może pochodnie sobie odpalę, no ale kurczę, też mi się nie chce. Ja cię kręcę znowu ten. Ugrzęzła moja postać w tym całym bagnie. No dawaj tutaj w podskoczkach. Okej, tutaj jest ten cały, dobra. Tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak wrócenie się do miasta. Bo tutaj za chatą będzie ten mój przyjaciel Angar. Jestem strasznie kurczę ciekawy, czy coś tutaj będzie z tą chatą, czy będą jakieś potworki może? Nie, żadnych potworów tutaj nie widzę. 28 minut nagrywania, nie chcę to z tym domem jak długo przedłużać. Rycerz. A cię kręcę, ale jazda. Nie spodziewałem się tego. Zawróć, póki jeszcze możesz. Kurczę, mnie wzięło. To było dobre. Biorę wszystko, co ten koleś miał przy sobie, ale jazda. Nic tu nie ma. Topór. Nic tu nie ma. No bez jaj, no kurna, ale jazda. Na manach opętanych sobie zapiszę. Na manach sobie też przeczytamy. Wino. Malak, Bromor. Engorm. I Randolf. O, moja głowa. Kurna, chata mnie zaatakował koleś, nawet nie wiedziałem, co się działo. Hej, ty! Opętało cię zło, pozwól, że ci pomogę. Nie dotykaj mnie! Wynoszę się stąd! O kurczę. Rycerz. Markus tutaj stoi. Kurczę, z tymi ludźmi rozmawiałem. To wiecie, co ja powiem? Ja w tym momencie sobie grę może wezmę i ten zapiszę. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. A z tym Markusem jeszcze może porozmawiam sobie grę. Hej! Jak sytuacja? Dziękuję ci za pomoc. Niechaj Inos da nam siłę. Okej, spoko, zacyzujmy. Ja w tym momencie wrócę się do tego
Święty Płomień. Nie no, bez jaj. Do zamku. Ja jestem 4% zamku. Do klasztoru, do zamku, ósemeczka. Tutaj w stole alchemicznym, czy na stole alchemicznym. Nie, w stole alchemicznym możemy sobie nic ciekawego zrobić. Nie o stół mi chodziło, tylko chodziło mi o... Tak, o stół alchemiczny mi chodziło i chciałem sobie tą całą miksturkę, znaczy oko i nosa, wziąć i znowu naładować. Miksturę uważałem. No, oko jest martwe, ale chciałem go wziąć i naładować, ale ja za... Wróć. Podobno naładuj oko i nosa. Okej, oko i nosa pulsuje energię w tym momencie. Ja sobie grę zapiszę. Dzięki bardzo za uwagę. Poza nagraniem sobie może troszeczkę poczyszczę ten cały świat. Może nie wiem dokładnie. Ale zobaczymy się w kolejnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za uwagę, za wszystkie łapki w górę i tak dalej. Tym podobne. Tak więc do usłyszenia. Hejka. No i pa.